czasem Adrian, chodź do nas, chodź do nas. Chodź do nas całym składem, widzimy Anzor Ażijew. Chodź, chodź, chodź Adrian, chodź, chodź. Jeszcze będziesz miał czas na rundkę honorową. Orzeł wylądował. Trzeba już podziękować, naprawdę dziękuję wam. To dzięki wam! Dziękuję! Adrian, powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy. Rzeczywiście bardzo wyrównana walka. Ty zrobiłeś swoje, dążyłeś do tego... Musimy pamiętać, że wszystko, co dzieje się w tym oktagonie, dzieje się dzięki wam, przez was i dla was, więc pozwolimy wam, jeżeli chcecie, jak najbardziej. Adrianie, dążyłeś do tego obalenia, za pierwszym razem nie wyszło, za drugim razem nie wyszło, konsekwentnie widać, że Anzor pokazał ci, jak to się robi, co? Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka i wyszło. Czy uważasz, że to właśnie przesądziło o twoim zwycięstwie? Czy czujesz się lepszym zawodnikiem na przestrzeni całej walki? Powiem ci generalnie, na pewno troszkę lepszy jestem. Uważam, że nie pokazałem za dużo dzisiaj. Byłem troszkę zmęczony po wczoraj. Spotkałem tutaj sporo znajomych, z którymi siedziałem troszkę długo, bo o czwartej się poszedłem spać. Aczkolwiek, no co mam wam powiedzieć? Dobro zawsze wygrywa ze złem. I tak się też stało dzisiaj. Szczerze, to dzięki wam, przysięgam wam, że gdyby nie wasz doping, pokazałbym może 5% tego, co dzisiaj. Dziękuję wam, dziękuję mojej całej rodzinie, siostrze, bratu, mamie, mojemu trenerowi, Anzorowi, mojemu narożnikowi, chłopakom pod całym oktagonem. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękuję. Widzimy się na następnej gali. Mam nadzieję... O, ja już sam odpowiem na twoje pytanie. Dawid Ozdoba, chodź tutaj! Moi drodzy, moje kolejne pytanie było, czy ujrzymy naszego Ironmana na kolejnej gali. Wychodzi na to, że poszło wyzwanie. Tak czy siak, moi drodzy, zwycięzca walki, Adrian Polak-Polański!